Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie trochę poszukujemy w Starfieldzie. Chcielibyście zbudować sobie nowy statek. Ten ma za mało pojemności. Nie macie na to hajsu. Jest na to prosty sposób. Generalnie, zapamiętajcie tutaj naszego gościa, technika od statków. I co musimy zrobić, żeby zarobić 75 tysięcy lekką ręką. Lecimy wpierw do dzielnicy handlowej. Kiedy w niej jesteśmy, udajemy się na wprost w kierunku Galbanku. Mijamy Auckland. I teraz tak, widzicie tą ciemną ścianę zarośniętą? Na środku ekranu, tam musimy się dostać. Sposoby są dwa. Pierwszy, dzięki temu drzewku, skakujemy na nie. Skakujemy na pnącze. Na sam jego czubeczek. I jesteśmy na dachu przed tymi drzwiami. Czasem zdarza się, że drzewko potrafi zniknąć. Drugi sposób, no zresztą łatwiejszy. Otwieramy drzwi. Lecimy sobie schodami na górę. Jesteśmy na dachu. Teraz musimy tutaj przejść przesmykiem. I bezproblemowo lądujemy na tym daszku, na który próbowaliśmy się wspiąć z drzewa. No i teraz nasza magiczna ściana. Przeskakujemy przez nią. I wpadamy pod mapę. Spoko, tak miało być. I biegniemy w kierunku portu kosmicznego. Tutaj za niedługo będzie kawałek wody, ale nie przejmujcie się. Jest on króciutki, także raczej o utopieniu się nie będzie mowy. No, w tej chwili generalnie płynę. Widzicie, można trochę bardziej z prawej strony to obejść, wtedy jeszcze mniej stracicie tlenu, ale mówię, no jest to króciutki kawałeczek, w żaden sposób nie zagrażający nam. Teraz ta trochę trudniejsza część. Tak jak przy wskakiwaniu dzięki schodom udało nam się wyeliminować jetpacka, tak tutaj, no warto by chyba już było go mieć. No ale to mam ten podstawowy, także spokojnie przy jego pomocy to zrobimy. Mam ten, który dostałem chwilę temu od Konstelacji. To jest ten najbardziej podstawowy plecak. Teraz tak. Pod nami, jak widzicie, jest ta półka. Musimy tak wycyrklować, żeby wskoczyć pod nią, a przy okazji się nie zabić i nie skręcić sobie karku. Lądujemy na wprost w
To jest chyba kawiarnia, jeżeli się nie mylę. I mijamy to wszystko prawą stroną. Kiedy dobiegniemy do tego miejsca, schodzimy tutaj na dół. Jak widzicie, jesteśmy już przy naszym statku. Tutaj mamy technika, o którym rozmawialiśmy na początku. A tu jego skrzynie. 72 tysiące. Bierzemy. Nikt nam tutaj nic nie zrobi, się obawiać nie trzeba. Teraz, żeby stąd wyleźć, wystarczy, że przejdziemy w to miejsce i wyskakujemy. Niestety, jeżeli byśmy spróbowali w tej chwili tego drugi raz, skrzynia będzie pusta. Ale i na to jest sposób. Wsiadamy do naszego statku. Lecimy do układu Sol, który jest rzut kamieniem od nas. Czemu to robimy? Ponieważ musi minąć ileś tam godzin, żeby sprzedawca uzupełnił swoje zasoby, nie? Żeby odzyskał tą gotówkę. A zaraz zobaczycie, dlaczego wybrałem akurat układ Sol. Weźmy sobie mapę i skoczmy do Wenus. Jesteśmy na orbicie Wenus. Coś sprawdzę, bo nie wiem, czy to zadziała w kosmosie. Chociaż nie wiem, na ile bezpieczne jest spanie w kosmosie. Nie wiem, czy w trakcie snu nas nie mogą zaatakować. Nie sprawdzałem tego jeszcze. Nie. W kosmosie jedna lokalna godzina to jest jedna godzina też w Unii, więc nie chcemy. Weźmy sobie, wylądujmy na Wenus. Generalnie tu już mam obszar lądowania, ponieważ już to sprawdzałem, ale wiadomo, możecie spokojnie gdzie indziej sobie wylądować, tylko musicie poszukać miejsca odpowiedniego do lądowania. Ja miałem jakąś cywilną placówkę, dlatego ją wykorzystałem do lądowania. Dobra, wylądujmy sobie. W razie, jeżeli robicie to drugi raz, biegiem zasuwajcie do statku. Tutaj 350 stopni Celsjusza jest, także dupska nam spali raz, dwa.
No i się kładziemy. I spójrz się na to. Jedna lokalna godzina równa się 100 godzinom funii. Także pójdźmy w Kimę na 24 godziny. W tym czasie nasz technik ciężko pracuje, naprawia statki, sprzedaje, zarabia, a my sobie wygodnie śpimy. Nie wiem, czy jest potrzebne konkretnie 24 godziny, czy można krócej, no ale nie widzę powodu, żeby ten czas skracać. No i odlatujemy. Weźmy sobie teraz, wróćmy na naszą Atlantydę, Alfa Centauri. Nie wiem, czy modruchowo się odsuwam, nie? Wątpię, żeby tu była taka opcja, że mogę przyspieszyć i walnąć w planetę, ale jakoś tak zapobiegawczo. Dobra, i weźmy sobie, wylądujmy. A spróbujemy od razu w dzielnicy handlowej. A co tam? Mieszkalna, handlowa. Dobra. No i lecimy z powrotem do naszej zaczarowanej ścianki. Specjalnie nie robię tutaj cięć, ani żadnych takich tam czarów marów, żebyście dokładnie widzieli, co, jak, w jakim momencie, żebyście widzieli, że to działa, że można w ten sposób sobie spamić kasę. Nie zachęcam, ale jeżeli kogoś, tak jak mnie na przykład, bardzo kręci budowanie statków. Bardzo mi tego brakuje w innych grach, swoją drogą. To jest to dobry sposób, żeby uzyskać parę kredytów właśnie na budowę swojego pierwszego statku. Po ciemku to wygląda zupełnie inaczej. Ale widzicie, którędy biegnę, także spokojnie myślę, że nie będzie z tym problemu. Teraz będzie woda. Trochę weźmy ją z prawej, obejdźmy. Widzicie, nawet udało się zupełnie bez pływania, po prostu wodę jakby delikatnie po prawej obszedłem. No i tutaj jedyny niebezpieczny moment generalnie w tym wszystkim, zeskok na dół. Tu musicie uważać, bo tak jak mówiłem,
Raz udało mi się dednąć, a raz sobie skręciłem girę, ale kwestia odrobiny wprawy i bez problemu ogarniecie temat. I lecimy dalej. Schodzimy na dół. Jesteśmy w porcie. Dobra, niech sobie chłop odpocznie, bo mi zaraz tu zejdzie. Jest nasza skrzynia. I mamy ponownie 72 tysiące kredytów. Także, jeżeli ktoś chciał swój pierwszy statek na już, proszę bardzo, pieniądze należą do was. Takie małe oszustwo z mojej strony. Może się komuś przyda, kto nie chce jakoś farmić i wodzić ton sprzętu ze sobą, żeby później latać to sprzedawać po różnych sklepach, bo wiem, jak to jest upierdliwe. Raz, że brakowało mi miejsca w ładowni, dwa, że kupcy mieli za mało pieniędzy i nie mogli ode mnie odkupić całego towaru. I ogólnie było to trochę frustrujące. Tutaj możemy sobie szybciutko uzbierać kasę na spłatę kredytu naszego domu, jeżeli wzięliście ten perk, albo na właśnie budowę nowego statku. No i to by było na tyle. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.